Dzisiaj gościem magazynu Fighter Tomasz Dwal. Cześć Tomek. Dzień dobry, witam. Jesteśmy tutaj w nowej siedzibie Szkoły Walki Drwala. Czy wraz z tym, że jest nowe miejsce, niesamowity przeskok, jeśli chodzi o starą salę treningową na Wandzie, czy to spowodowało, że jest też więcej chętnych do treningów? Myślę, że jak gdyby Fitness Platinum już wcześniej zaobserwował ten trend, że coraz więcej ludzi będzie chętnych na tego typu działalność, czy sport i rekreację, i dlatego też tutaj jesteśmy w połączeniu z Fitness Platinum i Szkoła Walki Drwala, spróbowaliśmy stworzyć nowe miejsce, jesteśmy w tym miejscu, jak na razie ludzie dopisują, aż za bardzo. Teraz zbliża się tydzień otwarty. Będzie wiele atrakcji, mają być też duże nazwiska, jakbyś mógł coś powiedzieć więcej. Tak, z okazji dni otwartych właśnie na naszego klubu wraz z Fitness Platinum robimy kilka treningów, między innymi będzie Michał Materla, będzie Janek Błachowicz, będzie Przemek Saleta i prawdopodobnie jeszcze nie mamy potwierdzonego, ale jak będzie, to jeszcze będzie jedno nazwisko. Z perspektywy trenera zawodnika, ile miernikiem sukcesów w MMA, ile procent może być talent, a ile to ciężka praca? Można to jakoś tak podzielić? To znaczy talent, ciężka praca, no i przede wszystkim akurat do MMA to psychologia, nie? Trzeba mieć psychikę do tego, żeby to robić, bo często jest tak że jest, nieraz widziałem mistrza treningu i to już nie tylko w MMA, a w momencie, kiedy są te zawody, kiedy jest ta publiczność, kiedy ludzie zaczynają pisać SMS-y, że musisz wygrać, musisz tam to, nie wszyscy zawodnicy są do tego przystosowani i po prostu moim zdaniem uważam, że psychologia to jest 70%. Reszta, przynajmniej w samej walce, bo można być pięknym technikiem, można mieć talent, ale bez podejścia, bez pokoju w walce nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego talentu i tej techniki, którą doskonalimy, która nam pięknie wychodzi na sali. Minął już kawałek, ponad miesiąc od operacji. Jak teraz ze zdrowiem? No ze zdrowiem coraz lepiej. No, wstępnie mogę już zaczynać się bawić troszeczkę ciężarami i tak naprawdę 26 mam ostateczne takie badanie, tomografia. I do tego czasu nie mogę czynnie uczestniczyć w sparingach, nie mogę robić żadnych hulanek w ziemi i tak dalej, wyginać się w dziwny sposób, żeby się to jeszcze wszystko pozrastało. Natomiast jeżeli techniczne sprawy, typu jakaś tarcza, worek, przyrządy i tak dalej, no to już zaczynam powoli działać w tym kierunku. Tam widziałem, że w mediach społecznościowych żaliłeś się, że musisz walczyć z ZUS-em, żeby udowadniać, że płacisz składki. Nie było napisane, jak się skończyła twoja walka z ZUS-em, czy skończyło się happy endem, czy nie? Udowodniłeś, że byłeś chory, czy nie? To jest żenujące, poruszyłem tę kwestię, bo to jest żenujące po prostu, że ja wiem, że to nie tylko mnie spotyka, ale nikt o tym nic nie mówi, nikt z tym nic nie robi tak naprawdę, a to jest frustrujące, że przez tam powiedzmy 2 lata ktoś płaci składki i w momencie, kiedy najbardziej potrzebuje interwencji lekarskiej, jest na SOR-ze, a w systemie wychodzi, że nie jestem ubezpieczony i muszę jakieś oświadczenie pisać. To jest po prostu już pomijając fakt, że i tak za operację musiałem zapłacić z własnej kieszeni, bo jakbym miał czekać na naszą kochaną służbę zdrowia, to prawdopodobnie za 2 lata by mnie zoperowali i to jeszcze prawdopodobnie operowałby mnie jakiś student, który by się uczył fachu na mnie. No i to jest żenujące. W momencie, kiedy tam konając bólu, można powiedzieć, widziałem tych wszystkich ludzi, którzy czekają i to też w takim kontekście było, żeby się w końcu ktoś obudził, coś z tym zrobił, bo to jest po prostu żenujące i chore wręcz. Wiemy, że niestety nie będziesz walczył teraz na sobotnim KSW, ale z perspektywy widza, bo będziesz jako widz, czy jest jakaś walka, która ciebie szczególnie interesuje? No interesuje mnie walka mojego przyszłego przeciwnika Mameda i cała reszta już troszeczkę mniej, aczkolwiek no ja myślę, że ciekawym widowiskiem może być Puzianowski i Nastula. Reszta już dosyć ciekawa rozpiska. Myślę, że będzie ciekawy wieczór walki. Już w piątek, 5 grudnia we Francji, Mateusz Masternak skrzyżuje rękawice z doświadczonym Jeanem Markiem Mormekiem. W
Warto zaznaczyć, że przeciwnik Polaka był już mistrzem świata kategorii junior ciężkiej. Dla Mastera ten pojedynek może być ostatnią szansą na zaistnienie w światowej czołówce tej kategorii wagowej. W 2012 roku Mormek walczył o 3 mistrzowskie pasy wagi ciężkiej z samym Władimirem Kliczką. Jednak uległ mu już w 4. rundzie. Dzień później w niemieckim Oldenburgu Paweł Głażewski zaboksuje z reprezentantem gospodarzy Jürgenem Bremerem. Stawką pojedynku jest pas mistrza świata kategorii półciężkiej Federacji WBA. Polak po raz pierwszy w karierze zawalczy o tytuł mistrzowski. Dla Niemca z kolei walka z Głażewskim będzie 3. obroną zdobytego rok temu mistrzowskiego tytułu.